Adar Team, kurwa, jedzie na rondzie, cyk, tutaj pierwszym zjazdem, dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Lubię sobie rano tak, jak mam tą stówkę, czy tam sto parę kilometrów, wystartować, zawsze sobie muzyczkę włączam, kaweczkę popijam, rozmyślam. Kurwa, już widzę, że mam załadunek we Francji, do Francji przerzut. Szajsa. Amines tutaj. Jeszcze na razie tylko to wisi, ale wątpię, że żeby się nie potwierdził. W każdym razie już wisi tutaj dla mnie załadunek, suka blać. Jopa. Jestem już rozładowany. Teraz sobie tylko teraz ogarniam. Tak wygląda moje zlecenie. Znaczy mapka. EFRES CO Mineral Water ST Alban Leso. To miejsce może zostać zamknięte w ciągu godziny od twojego przyjazdu. Dobra. To lecim na Szczecin 122 km. Zaś będzie kolejny ładunek. Kolejny ładunek, który będzie lekki, bo będzie znowu 12 ton. Znaczy teraz było 6, wcześniej było też kurczę. Lekko. Ile wtedy miałem? Jak z Polski wyjeżdżałem z 3 tony, teraz 6, teraz 12 jadę ładować. Zajebiście, pasuje mi to. I cyk się zasuwa na ostatni załadunek w tym tygodniu. Szybko minął, zajebiście szybko. Co? Weekend gdzieś za Paryżem. Muszę sobie podzielić to na dwa dni, czyli dzisiaj kawałek ujadę, resztę jutro. Co by mi 45 godzin pauzy nie wyszło. Teraz zajebista nagonka jest na to. I co tam jeszcze? No i w poniedziałek zrzutka, kurczę, cały tydzień. Kolejny weekend za tydzień i w środę do domu na tydzień. Bo ostatnią trasę w tym roku. Przyszła trasa będzie ostatnią trasą moją w tym roku. W dobrym roku, to jest, powiem wam, naprawdę zajebisty rok, nie? Robimy rozpierdol! 10:40, aż w poniedziałek mam zlecenie do Niemca. Zajebiście! Weź tu nie szanuj takiej pracy, nie? To będzie na pewno z rampy, fajnie, podoba mi się to. O kurwa. To mi się podoba. I czekaj, tam gdzieś biuro jest. Francuzi sami. No i zobaczymy zaraz, czy będą ładowali przed pauzą, czy po pauzie. Przed 12 jest, a w sumie jeszcze jest pół godziny, nie, 20 minut. Dobra, idę się szybko zameldować. Ty, ale ja chyba tu kiedyś zrzucałem. Dobra, mało ważne. Sytuacja wygląda tak, że muszę jechać 5 km do innej firmy. 5 km do innej firmy. Młody, ja żebym więcej do tyłu przejeździł niż ty do przodu. Stawiam się pod rampę numer 15. Tylko muszę trochę przejechać tutaj do tyłu. Rampa 15 to będzie 14, dobra, 15 będzie tam. No i elegancko. Czyli przed pauzą załadujemy. Elegancko, można żyć. Jeszcze 25 minut załaduj. 15 palet z wpiciem. No i dobra, 535 km sobie zaznaczyłem w nawigacji.
bo i tak mam chuj czasu, jak doskonale wiecie. Zaznaczyłem sobie w nawigacji, żeby mnie ciągnęła tak, żeby opłat nie było. Wiecie, tak na dziada trochę, a co? No, także jadę sobie, 535, nacjonalkami N7. Za 400 metrów. Kierunek Paryż. Trochę dzisiaj, trochę jutro. W poniedziałek 7 rano. Ja wyjeżdżam z dzikusa. 20 godzin pauzy. Nic się nie stało. Wszystko jest na miejscu. Nacjonalkami sobie dalej lecimy. Za Paryżem wjeżdżam na autostradę i weekend. $450 do cena. Powiem wam, jak się zarządza firmą, będąc kurwa w trasie, nie? Będąc w trasie i potrzebuję jedną rzecz odebrać, w sumie dwie rzeczy, ale w jednym punkcie. I albo ktoś telefonów nie odbiera, moi znajomi, którzy mogliby mi pomóc w tym. No albo nie mogą, z różnych przyczyn. I tak jest właśnie prowadzenie, kurwa, firmy, jak nie macie na miejscu i sam sobie tego nie załatwisz. I są problemy. A dzisiaj mamy sobotę. Oczywiście do nikogo nie mam pretensji. Ale dzisiaj mamy sobotę i kurwa jest on nam bardzo potrzebne, a będzie jak są zamknięte ta hurtownia. A Kamil we wtorek wyjeżdża na zmianę. Jest on nam potrzebny, żeby zabrał to właśnie w trasę. No i kurwa jest jak jest. Także no, to mnie najbardziej wkurwa, że wiesz, nie mogę czegoś sam załatwić. Muszę się prosić. Wiadomo jak to. Ciężko jest, kurde. No. Także tak wam mówię, jak wygląda sytuacja zarządzania firmy, jak nie ma ciebie na miejscu i ktoś musi coś za ciebie zrobić. Jest takie kurwa hopsiu. Aktualnie jestem na A77. Na kierunek Paryż, tak jak tutaj widać. Bezpłatna autostrada, tutaj z nacjonalki 7 wjechałem. No i zobaczcie, euraski będą zaoszczędzone, a mamy to samo jak na autostradzie, tak? No, wiesz o co chodzi. No tak trzeba czasami podziadować, no jeżeli chcemy przyszłościowo podchodzić do sprawy, no to jeżeli można, no to trzeba oszczędzać. No wiadomo, to wszystko to są pieniądze. Wszystko to są pieniądze, tym bardziej, że jeszcze jak czasu jest, to dlaczego nie? Nawet 8.5 mam ustawione. No spokojnie, nigdzie mi się nie śpieszy. Cały dzień mam. Wracam już na autostradę, bo mam 117 km do celu. No i 300, w zasadzie 50 km tutaj nacjonalkami zrobiłem, także zajebista oszczędność. Młode wilki, kurwa, jestem dziadem! Dzień dobry, poniedziałek. Standardowo Google Maps mnie tak poprowadził. Znaczy standardowo, nie standardowo. Ale dzisiaj mi Google Maps tak poprowadziło, że pod zakaz jadę dookoła. Także kurde, jakieś 10 km zaś w plecy. A czasu jest mało, bo mam na 7 awizację, jest za 15. Także gonię ostro, bo wydaje mi się, że kurczę, od drugiej strony będzie wjazd, no. A tutaj jak zwykle no wyszło jak wyszło, no. Znaczy mówię, nie jak zwykle, nie? Bo to jest takie dwie akcje w ciągu całej trasy może. No ale no teraz no wyszło, że Kaśka czy tam Andrzej tutaj poleciał sobie ze mną. Za 600 metrów zjedź w prawo. Dobra Andrzej, zaraz tu zjedziemy. Także już jest po weekendzie, na spokojnie, zaczynamy kolejny tydzień. Zaraz mam nadzieję, że dojadę do tego miejsca bez większego problemu, bo nie, ja się nie lubię spóźniać.
sobotę wieczorem ustalałem, niedziela cały dzień w budzie, kilka spacerków tylko sobie zaliczyłem wokół parkingu. Za muła generalnie. A tutaj też jest zakaz? Ale jest, że można dojechać do tego. No bo tutaj jest moja firma, nie? Generalnie, to którędy ja miał dojechać? Bez sensu. Ale dobra, jadę, zobacz. A więc tak, dostałem pager, dojechałem jak najbardziej. Teraz sobie wbiję załadunek. No i czekam, aż mi tu pager zadzwoni, to będę szedł z powrotem do ochrony tutaj generalnie, nie? Myślę, że nie będzie długo, bo przed chwilą przede mną pani szofer, pani kierowniczka wzięła też pager i za jak mnie obsłużyli, to już pager pikał i ona już wjechała, także podejrzewam, że max 30 minut i będę wjeżdżał. Ja mam 15 palet do zrzucenia, to jest moment. Rozumiesz? Momencik. Więc tak wygląda sytuacja. Tutaj jestem, tutaj mam załadunek, potem jadę tutaj na Mons, na Liège, później tutaj przez Venlo, tutaj Osnabrück i tutaj. Dobra, taka na szybkości. Zobaczcie, ile już tu korków zarąbane. Ja pierdykam. Dobra, ja tu będę miał ile kilometrów? 61, o idealnie. O, i dzwoni. No i już lecę, gościu. 7:06, także mówiłem, no, moment. To jest moment. Pod 11 rampę mam się podstawić i pod 25 rampę z papierami. I tam jest biuro. Kurwa, jakie to są rampy te, bo nic nie widać. Bez kitu. 4-4. Skręć w prawo. Ale tutaj dali. 41, dobra, czyli idzie w ten, dobra. Tu zasuwamy. Bo ja najpierw się... 25, czyli tu jest biuro i tu pewnie będę wchodził. A 11, 19, 14, 14. Skręć w prawo. I 13, czyli ja się podstawiam pod tę rampę. Dobra. 15 minut, słuchajcie, rozładowywali. 15 palet, 15 minut, no co tutaj przeciągać? Co tu przeciągać, co tu przedłużać? Przy poniedziałku, jak tak będzie robota szła. Będę szanował ten poniedziałek, jak mało który. Jak widzicie, pogoda jest no niezbyt obiecująca na dzień dzisiejszy, ale nieważne. Jeśli to jest tam, gdzie już ładowałem, a wszystko wskazuje na to, że to jest tam, no to ja wtedy byłem jednym z pierwszych i tam jakoś super dużo samochodów nie było. No i tam od razu pod rampą i tylko musiałem, wiadomo, dwa boki otworzyć i spinać towar. Załadowałem ten towar i to była ta firma, w której ładowałem, czyli najpierw dowód trzeba było w biurze zostawić, potem na rampę, od razu z marszu wzięli mnie pod rampę, no i później jak załadowali pod rampą, dwa boki otworzyć, bo nie można po ładunku skakać, tylko jak to we Francji zazwyczaj bywa, trzeba się pierdzielić tymi wózeczkami takimi, na którym możecie stanąć, przerzucić pas. No i w deszczu to zrobiłem, no, trochę to potrwało, jeszcze musiałem linkę celną przełożyć, ale wszystko zrobione, już jadę, 665 mam do Bremen, to jest jeszcze za, to tam jakaś stówka za, to 700 będzie parę kilometrów, jutro na 11, także awizacja, także na spokojnie. Się tutaj u nas to jest fajne, że tutaj nie ma jakiejś wielkiej spiny i to tak naprawdę szofer dyktuje tempo i tak dalej. Jeżeli jest szofer ambitny, lubi jeździć, a nie stać, to tutaj robota znajdzie się dla niego na pewno. Jadę na dychę, zrobiłem to na 45 minut, były jakieś tam malutkie koreczki, ale to takie były...
na zjazdach, także jakieś tam... W ogóle bym tego nie brał pod uwagę. 15 minut w tą czy w tą. Będę dzisiaj nocował u rodzinki. Jadę na dychę, a co tam? Niech się widzi, kurwa, że tutaj jest porządna jazda bez trzymanki, kurwa. No i co? Autostrada numer 1. Na jutro miałem już załadunek, ale został anulowany. Miałem jechać w to samo w zasadzie miejsce, z którego dzisiaj jadę. 13 ton miało być 66 palet. Ale anulowali. Siemano, dzień dobry, witam serdecznie. Ja już jestem po rozładunkach, po pauzie, urodzineczki oczywiście, jak najbardziej. Awizacja była na 11.30 na rozładunku, 10.50 byłem w biurze, bo w trakcie biurze z 15 minut postałem. I od razu dostałem rampę i to byłem w tej firmie. W tej firmie, w której, nie wiem, w tamtej to nie, ale z dwie trasy temu, czyli jeszcze ostatnią trasą chyba moim DAF-em, a po dwie trasy DAF-em. Zrzucałem się w tej firmie i tam wtedy cały dzień odbębniłem. A tutaj miła niespodzianka, że od razu rampę mi dali 25, bo jest 25, poprosili, żebym się przestawił jednak na trzecią rampę. Moment, był rozładunek. No, więcej zajęła zabawa z plandeką, żeby odbezpieczyć ładunek. Więc tak, na pewno naprawdę fajnie to sprawnie wyszło, poszło. A ja przez to, że wszystko sprawnie poszło, jadę na kolejny załadunek. I słuchajcie, jeden mi ten załadunek odwołali na Francję, ale to fajnie. I jadę na Włochy właśnie ładować jakiegoś browara, także jakieś browarki będę ładował. I w piątek dopiero zrzutka, to jest wtorek. Wtorek, środa, czwartek, w piątek dopiero zrzutka, także zajebiście. Pompki wszystko szczeliło. Słuchajcie, załadunek na 19 awizacja. Ale dojebali. Nie wiem, może coś się z pedycji uda zadziałać, ale szczerze, to ja w to wątpię. Na ten moment stoję pod mostem, dosłownie pod mostem. I mam tutaj te 6 godzin w zasadzie czekać. Zajebiście. Kurde mać, no. Nie wiem, co ja będę robił, no ale cóż, coś trzeba będzie robić. Najchętniej coś zjeść. O, zaraz sprawdzę, gdzie McDonald's. 18.45. Zaraz będę się kierował tutaj te 200 metrów do firmy. Ładował ten towar, na który czekam od 6 godzin. Jeszcze wam dodatkowo co powiem, to Kamil przy zmianie z Patrykiem koło zmieniali, znaczy chłopaki koło zmieniali, bo Kamil dostrzegł, że mało powietrza jest w oponie środkowej na lewej stronie, po lewej stronie na środkowej ośce. No i śruba była wbita, także chyba musiał gdzieś Kamil złapać na firmie śrubę bądź gwóźdź, jak zwał, tak zwał. W każdym razie spierdalało ostro powietrze. No i co, chłopaki zmienili, we dwójkę za. To wiecie, szybko, rachu ciachu poszło. I Kamil już tam pedałuje, ja zaraz też będę pedałował i ogień do przodu, nie? A co wam powiem, to wam powiem. No, nie wiem, czy to jest największa browarnia tu w Niemczech, czy jedna z większych, czy jak to wygląda, ale fest zajebiście duża. Dwa biura zwiedziłem, później trochę poczekałem na sztaplarza, załadował mi pierwsze 3 palety pojedynczo, później już podwójnie do samego końca. Suma summarum 24 tony. Te pierwsze 3 palety spinałem, tam palety położyli u góry, żeby właśnie spiąć, spiąłem. Reszta już na certyfikat XL
i bez spinania. No i teraz ponad 760 km do Monachium, bo tak mam na razie ustawione, że nie wbijałem samego Mediolanu, bo i tak przez Szwajcarię tu Google prowadzi, więc sobie tak pobijam i tak dzisiaj tylko ujadę jeszcze z 2 godzinki i będę szukał parkingu czy autohofu, no bo jest cenny ładunek, że tak powiem. Na linkę celną też musiałem rozłożyć i plomba też jest. Siemano mobile, ja dzisiaj nic nie nagrywałem, bo w zasadzie dzisiaj cały dzień jazdy, tankowanie, spot jeden tutaj z kolegą, z widzem, z Damianem. Pozdrawiam Ciebie, Damian, jeśli to oglądasz. Właśnie stanąłem na autohofie, dlatego że na ringu Monachium, o tutaj mam w sumie włączone, na ringu Monachium, kurwa, jest zajebisty korek dzisiaj, pół dnia. Dlatego no już dzisiaj nie cisnąłem dalej. No jeszcze miałem chyba półtorej godzinki jazdy na 9 godzin jazdy. No i postanowiłem tutaj na autohofie zjechać. No i stoję, robię pauzę do 4, może 3:30, zobaczę. Tak, żeby no w Austrię wjechać o 5 godzinie, 5 rano. Zatankuję chyba się tam na Kufsteinie. I tak to będzie wyglądało. I będę no za Mediolanem mam zrzutkę, także będę tam naginał, bo jutro generalnie jest plan, żeby to ściągnąć. Nie w piątek rano, tylko jutro. Tak mniej więcej awizowałem się na 14. No mam trochę więcej kilometrów niż przypuszczałem wcześniej, no ale wcześniej wyjadę, to tam w sumie się jakoś tam zgra wszystko fajnie. Nie nastawiam się, że jutro coś załaduję, ale zawsze to będę już jutro ściągnięty i ewentualnie gdzieś jeszcze na dychę bym sobie podjechał pod załadunek, w stronę przynajmniej załadunku, i załadował w piątek na weekend. Teraz będę sobie montował, bo w końcu mam, tak jak wiecie, pożyczyłem przetwornicę od Michaela. W sumie teraz patrzę, że on ma tutaj też dość grube kable, mógłbym swojego kombajna podłączyć, ale czekam, jak już będzie, zjadę, to chłopaki w serwisie podłączą tutaj pod osobny bezpiecznik, bo też będę chciał, wiadomo, jak już takiego kombajna kupiłem, to będę chciał pokorzystać z tego bardziej niż tylko pod laptopa. No, to co? No chyba tyle. No. Dzisiaj cały dzień fajnie jazda, bez żadnych korków, także szanuję taką jazdę po Niemczech. Idę zapłacić za autohofa 14 jurów. No to jest szabany. 10 euro do przejedzenia jest w zasadzie, to już fajnie. Fajnie. To do przejedzenia. Oczywiście Subway jest zamknięty, ale za miesiąc ważny ten tiket, więc przyjadę sobie, no jakby albo będę może jakoś tu wracał, albo jak to w następnej, w przyszłej trasie, więc sobie to zostawię i tyle, idę do auta i uciekam z tą trasą, jaka jeszcze została. A to doskonale znacie, to Monachium, bez korka, Innsbruck, no i tutaj, i za Mediolanem zrzuteczka. W Mediolanie już tu jakiś korek, kurde, jest, 3:30. I cyk, 5 rano, idealnie, za dwie, idealnie wymierzony czas, wjeżdżam w Austrię. Tak, zaraz na Kufsteina zjeżdżam, żeby zatankować samochodzik, dotankować troszeczkę, bo tutaj teraz wcześniej gdzieś tam na Magdeburgu bodajże tankowałem jeden zbiornik,
lewym, bo zaraz i tak do Polski będę zjeżdżał, to sobie w Polsce zatankuję. Ale głównie tam z kilka litrów AdBlue wleję. Co by nie za dużo, wiadomo, transport się opłaca bądź nie opłaca, ale nie bez sensu jest przepłacać. Prawdą jest to, że w transporcie trzeba koszta minimalizować. Jeśli się da, to jak najbardziej trzeba to robić, bo nie sztuką jest wydać więcej, sztuką jest wydać jak najmniej. Za to samo, w zasadzie, tak? W Polsce na przykład naprawisz taniej, w Polsce zrobisz to wszystko w zasadzie taniej. To nie jest, że dziadowanie czy coś, tylko ekonomicznie trzeba podchodzić. Ekonomicznie. I wiele takich rzeczy jest, to nie tylko, że AdBlue. Na czym można przyoszczędzić, no to trzeba, tak? Naprawdę tych kosztów jest od groma, trzeba je jak tylko się da niwelować, żeby te koszty były jak najmniejsze. No ja zatankowany generalnie, też lewy kocioł zatankowałem, wlałem 30, prawie 40 litrów AdBlue, powinno mi to już wystarczyć do Polski i w Polsce do fulla zaleję. Italiano, kurwa! No idzie fajnie, zjechałem sobie też na śniadanko do Maka, wziąłem na wynos. Wiadomo, trzeba szanować czas, także nie było czasu, żeby na miejscu jeszcze było wziąć na wynos. Już jestem na załadunku, mianowicie 14 km podlotu. Wczoraj jak przyjechałem 14.30, to nie rozładowali tego piwa, Beksa. No i z kolegą z Adaru, który pod Adarem jeździ, staliśmy do dzisiaj rana i dzisiaj rano zrzutka była. Mówię, 14 km podlotu i co więcej wam powiem, to plandekę pocięli, nie wiem czy to pod firmą, czyli jak wczoraj robiłem dwa razy 45 minut, czy gdzieś na autohofie, bo dwa razy przystałem na autohofie, nie mam pojęcia kiedy. W każdym razie jest pocięta. Dobra, gościu wyjeżdża. Będę się tam wyjeżdżał. Gdzie ten gość tak wyjeżdża? No i będziemy ładować. Z powrotem do Niemca. Gdzieś tam pod... pod ten... Lipsk. Już powoli w stronę domu, nie?